Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Miniony weekend obfitował w kolarskie emocje, czy to na Giro d'Italia, czy jeżeli startowaliście w lokalnych maratonach, to na pewno tam też mieliście dużo emocji. No ale największy ładunek emocjonalny chyba jednak wywołały wyścigi w Albstadt, czyli Puchar Świata w kolarstwie górskim i to zarówno starty w piątek w Formule XCC, jak i wczorajsze wyścigi w Formule Cross Country Olympic. No i na tych wyścigach wczorajszych chciałbym się skupić dzisiaj i będzie to odcinek poświęcony tylko i wyłącznie wyścigom w Albstadt. Na inne rzeczy przyjdzie czas może w środę, no bo tam naprawdę działo się wiele rzeczy i chciałbym o nich kilka słów powiedzieć. Oczywiście na sam początek chciałbym tutaj wyróżnić bardzo dobrą jazdę zawodniczek Cross Racing Teamu, no bo Jolanda wygrała wyścig kobiet. Maja miała tam dużo wyprzedzania, ale koniec końców zajęła 7 miejsce, bardzo, bardzo dobre miejsce. No a chyba wynikiem całego weekendu jest to, co zrobił Marek Konwa, no bo 16 miejsce w wyścigu elity mężczyzn to naprawdę jest no bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Dlatego też no, nie mogę się doczekać już kolejnego weekendu i mam nadzieję, że tym razem Marek i może Bartek też się przełamie w końcu i zrobi lepszy wynik. No bo Bartek Wawak z Cross Racing Teamu był no dopiero 53, bo tutaj cały czas czekamy na jakieś tam przełamanie się i lepszy wynik. A jeszcze wracając do wyścigu kobiet, to trzeba zaznaczyć też bardzo dobrą dyspozycję Kasi Solus-Miśkowicz, która w wyścigu XCC zajęła 25 miejsce. To była dla niej dobra pozycja do startu. No i w niedzielnym wyścigu zajęła dzięki temu 21 miejsce, co jest też bardzo dobry wynik. Kasia już zaliczała podobne wyniki w Albstadt koło tam 20, z tego co pamiętam. No ale to jest kolejne solidne miejsce w wysoko punktowanym wyścigu dla Kasi, więc tutaj też gratulacje. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki naszych reprezentantów i reprezentantek, no to Paula Gorycka była 52 w wyścigu kobiet, a w wyścigu U23 mężczyzn Filip Helta był 38, Jakub Zamroźniak gdzieś tam koło 90 miejsca się uplasował i Mateusz Nieboraz no już był poza setką z tego co widziałem w wynikach. A jeszcze w wyścigu U23 kobiet startowała Patrycja Świerczyńska i zajęła 38 miejsce. Tak jak mówiłem, dzisiaj chciałem trochę więcej powiedzieć o tym wyścigu Pucharu Świata i trzeba sobie też zaznaczyć kilka takich statystycznych rzeczy, no bo w wyścigu elity kobiet mamy na podium dwie zawodniczki teamu Barta Brentjensa, to jest Jana Belomojna i Anna Tauber. No i to jest też no, bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o ten team. Oni co chwilę mają jakichś młodych zawodników, którzy są w topie, jeśli chodzi o elitę kobiet. W elicie mężczyzn tam jeszcze za bardzo się nie mogą przepchać. No ale to też świadczy o tym, że no, Bart ma chyba dobrego nosa dla młodych zawodników. Pamiętamy cały czas o tym, że wyścig w Albstadt to był pierwszy wyścig, w którym na starcie nie zobaczyliśmy Juliena Absalona, ale myślę, że Francuzi jakoś tak bardzo nie są smutni po tym opuszczeniu zawodowego peletonu przez Juliena, no bo Francuzi w wyścigu elity mężczyzn spisali się bardzo dobrze, bo w pierwszej piątce mieliśmy ich aż trzech. Jeśli chodzi o pani, no to tutaj jakby faworytką zawsze Francuzów jest Pauline Farrand-Prévot i ona była na 8 miejscu bodajże, tuż za Mają Włoszczowską. A jeżeli już jesteśmy przy statystykach co do konkretnych nacji, no to sobie warto powiedzieć tutaj też, że Szwajcarzy kolejny raz dominują moim zdaniem, no bo w pierwszej 15 w elicie mężczyzn mamy 6 Szwajcarów i w pierwszej 50 jest ich bodajże 14 albo 15. Co też pozwala patrzeć z takim fajnym optymizmem na wynik Marka, jeśli chodzi o jakieś mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie. Natomiast no, tutaj jakby wybieganie tak daleko w przód jest chyba bardzo nie na miejscu. No ale no, nie mogę od tego uciec, że jakby jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i od razu sobie gdzieś tam snuję jakieś myśli, że no jakby to były mistrzostwa świata, to Szwajcarów byłoby ileś tam mniej, więc nawet jest szansa gdzieś zamknąć się w dyszce. No ale jakby to cały czas jest wypadkowo tego, że jak spoglądamy na wyścigi Pucharu Czech czy Pucharu Słowacji i widzimy zawodników, z którymi się Marek tam mierzy i których niejednokrotnie objeżdża, to w jakiejś takiej korespondencyjnej rywalizacji, przerzucając wyniki tych Czechów czy Słowaków na wyniki, które zajmowali w Pucharze Świata, no to tak przy takiej chłodnej kalkulacji, jeśli objeżdża
jednego czy drugiego, no to wygląda to w wynikach Pucharu Świata najczęściej tak, że gdzieś to miejsce w pierwszej 15, w pierwszej 20 powinien spokojnie zajmować. I myślę, że w przypadku Marka tutaj zawsze jakimś takim kluczem było miejsce startowe, no bo Marek jest szybkim, dobrym zawodnikiem, ale często startował gdzieś tam z końca stawki i większość sił tracił na to, żeby dojechać do czołówki. Kiedy on nie dojeżdżał, to czołówka zaczynała już swój wyścig i no tutaj nie było jakby już siły na nawiązanie rywalizacji. Dlatego tym bardziej się cieszę, że przy kolejnych startach Marek znowu będzie miał dosyć wysokie pozycje startowe i też liczę na to, że no, będzie coraz wyżej w tej klasyfikacji. Trochę tutaj się rozpędziłem, rozemocjonowałem z tymi wybieganiem w przyszłość, no ale no, tak to jest. Jeżeli jest jakiś dobry wynik, to zaraz sobie gdzieś tam w głowie kalkulujemy, co by było. No ale na razie bądźmy spokojnych myśli, trzeba teraz jeszcze pójść za ciosem. Kibicujmy naszym zawodnikom już w najbliższy weekend, no bo teraz czeka ich start w Nowym Mieście. No i tam na pewno im też się nasze kciuki i nasz doping przydadzą. A w dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się oczywiście w środę. Na razie, cześć!